Ulicy Katyńskiej zostało otwarte zaledwie kilka godzin temu, a już widzimy mnóstwo maniaków łyżwiarstwa. Zapytajmy w takim razie mieszkańców Łomży, czy czekali na otwarcie. No widzimy, że jazda na łyżwach wychodzi ci całkiem nieźle. Który to już sezon? Mam 15 lat, a jeżdżę od trzeciego roku życia. Aż tyle lat? Tak. Rodzice jednak ciągnęli na lód. Uczycie się jeździć i chyba idzie bardzo dobrze, prawda? Bardzo dobrze idzie. Czekaliście na otwarcie lodowiska? Co? Czekaliście na otwarcie lodowiska? Tak, czekaliśmy. Korzystacie co sezon? Nie, raczej nie. To który to raz na łyżwach? Czwarty, piąty. To widzimy, że jazda na łyżwach wychodzi panu całkiem nieźle. Który to już sezon? Tak, tak, z naciskiem na całkiem. Drugi pół zaczynam. Planuje pan nauczyć się jeździć jak zawodowiec? Nie. Zamierzam jeździć tak jak jeżdżę, bo sprawia mi to dużo radości i na pewno nie będę się uczył jak zawodowiec. Będę trzymał tak jak teraz. I po prostu hobbystycznie. Tak jest, hobbystycznie. Szybka jazda, w miarę szybka jazda na łyżwach, bez przewracania się daje mi wiele radości. To fajny sposób na spędzanie wolnego czasu? Oczywiście, że tak. Każdy sposób aktywny spędzania wolnego czasu jest dobry i każdy popieram. To dzisiaj otworzyli lodowisko, także na pewno warto skorzystać. Czekał pan na to otwarcie? No, od kilku dni już miałem otwartą stronę Moziru i czekałem na informacje. Który sezon jeździsz na łyżwach? O matko, no nie wiem, z siódmy? Siódmy, tak, czyli no, to już długo. Dziecka w sumie. Planujesz korzystać z lodowiska w tym sezonie, rozumiem? Tak, dokładnie. Będziemy mogli się tu często zobaczyć? Może, możliwe. Usłyszeć, łyżwiarstwo to bardzo fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Jednym jazda na łyżwach wychodzi lepiej, drugim trochę gorzej, a ci, którzy chcą się dopiero nauczyć, mogą skorzystać ze stojących obok pingwinków.